Wystawa Świadkowie mówią 1 września 1939 jest specjalną i zarazem zupełnie nową ekspozycją przygotowaną przez Wileńskie Muzeum na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczyście otwarto ją w piątek 30 sierpnia. Spotkam się z głosami, z obrazami, z postaciami ludzi, którzy czasami już podchodzili. Muszę wymienić tutaj jedno nazwisko. Doktora Zygmunta Patryna. Przecież szpital obecnie nosi imię doktora Patryna. Postaci ważne dla Wielunia. O nim zrealizowano film. To bohater miasta Wielunia, który ratował tych wszystkich, którzy ginęli pod gradem bomb rankiem 1 września 1939 roku. To wystawa, która mogła także powstać oprócz oczywiście naszych wieluńskich sił dzięki wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Kolejne obiekty napływają, są w drodze, tak jak między innymi pamiątki po ofiarach bombardowania. Takowe też mamy, tylko one są w drodze i nie są jeszcze wyeksponowane, a będą to między innymi dokumenty, dowody osobiste, prawo jazdy i inne dokumenty, które są po osobach, które zginęły na ulicach miasta Wieluń. Setki osób, setki ofiar. Ta bardzo multimedialna ekspozycja prezentowana w aż trzech wystawienniczych salach robi naprawdę duże wrażenie. Wieluńskie Muzeum zebrało blisko 100 relacji świadków bombardowania Wielunia oraz okresu okupacji miasta. Wystawa jest stałą ekspozycją, można ją zatem zobaczyć w muzeum praktycznie w każdej chwili. Bynajmniej jednak chwila nie wystarczy, żeby ją obejrzeć w całości. Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem ekspozycji Muzeum Ziemi Wieluńskiej serdecznie zaprasza do swojej siedziby.